widok na Nowy Jork. Tu samochód, który właśnie skończyłem niedawno. Palić? Tak. A tu widok jest. Taki mały kurnik. Wszystko można jeszcze, wiesz, używać. Ja. To co to za flaga? O, nawet do grania można nagrać. Mój żal, ty uczysz się grać, co? No, czasami jak mam czas, to trenuję, nie? No. Dobrze. Aha, tutaj się czeka na... Kolejka jest, jak jakiś koledzy przychodzą, to tu się czeka. Można leżeć też, proszę Państwa. Yes, sir. Gdzie? Ale widziałeś ty, ile tam obrazów mają tam, kurwa? Gdzie? Jeszcze może wyjdziemy. Może wyjdziemy tutaj na balkon? Na piętro. Chodźmy na piętro zobaczyć. Powiedzmy na balkon, co? O, gdzieś piękny, no, z góry tu. Ja tam rzeczywiście jest, kurwa, może ktoś spać, kurwa. Ktoś tam zapierdoli z rana, ktoś. Jest włączone? No, co? Tutaj mamy właśnie second floor. Second floor, tak zwane, to ja tam jakieś... I troszkę musimy jeszcze podreparować podłogę, bo... teraz nie jest nie najlepszej kondycji obecnej. No a tam może akurat w tym momencie ktoś śpi, więc zejdźmy na razie stąd. No, delikatnie. Może się zdenerwować i poszczelać. Bądźmy cicho, bo się wkurwi. Good, spierdalamy się. Nie możesz stąd wyjść. Słuchajcie, tu się golisz, co? Antek, nożyczki chcesz? Chodź. Nożyczki, łyżki do gotowania, tu wszyscy masz. Wszystko, kurwa, no jak Boga kocham. Czego tu jeszcze? Murzynka jest, znalazł, chodź. Kurwa, masz, o, a tutaj kapelusz masz swój, co? Tam u góry? Tak, tak. Ale jakoś zapierdali coś. Lodeczki. Czapkę gwoździem tu przyjebali, zobaczcie ty. Patrz, jakie tu są rzeczy. Ale przechuje, skąd oni to wszystko tak nakradli, pędzi. No, to noszą, tu gabeczek zbierasz. Ładny fotel, ty ze skóry, komuś musieli zapierdolić, wiesz? Nie. Węgiel to palą, ten, nie? Mhm. Proszę Państwa, tu piękny widok mamy na Manhattan właśnie, stąd. No. Proszę, ładnie Nowy Jork widać. Patrz, są niektóre rzeczy bardzo interesujące, zobacz na to. No właśnie. Oni nawet mają gust i umią to przystroić, wiesz? Tak. Chodź. O Boże, Boże, co tu, proszę Państwa, jeszcze nie mają w tej Ameryce? Czy... Tu w tej Ameryce, proszę Państwa, tylko high life jest. Jest bardzo wysoko po prostu. O, a to jest ten twój samochód, nie, Antek? Czekaj. To... Mores, idziemy dalej. Tak, proszę Państwa, idziemy dalej zwiedzać, jak to się mówi, posiadłość murzyńską? Nie, murzyńską. To jest twoja posiadłość, nie? No. To przecież kupiłeś, nie? Można mi tak powiedzieć. Kupuję, sprzedaję, ja. Pracuję jako broker. Proszę Państwa, New York City. Pracujesz jako broker, mówisz, co? Przyjdziemy po południu. Co? Przyjdziemy po południu. What?
państwa. Dziadostwo. Bullshit. Tu jest nice, ty. To jest beautiful. Ty. No. Wieczorem to codziennie się tu samochody palą, także możemy przyjść. Skąd będziemy mieli, jeżeli będziemy mieć czas, to skąd wie, że się palą? Co? Skąd wie? No, kradną samochody, to przywożą, potem tu palą, albo topią, albo palą, wiesz. Mówisz, że wychodzą na wierzch, co? Znaczy woda opada, wiesz? Także... coś mówić, komentować. No mówię właśnie. Nie chcę nic mówić, bo tu trzeba filmować. Nie będą mówić. Oglądać, nie będą wiedzieć, co oglądają. No oglądają właśnie. No. Tam se facet właśnie spokojnie czyta coś. Wyszedł na świeże powietrze. Myślę, że odpoczywa w niedzielę od codziennego biegania. Też na spokojne miejsce, pod latarnią. Pod latarnią. Może wyjdziemy na to latarnię jeszcze, co? Gość grzebie za jedzeniem, ty. No, on nie grzebie za jedzeniem, on grzebie za spare part. Teraz uwaga, bo tubylcy idą. Musimy stąd iść, bo mogą nas postrzelać. Tak? Murzyny idą, trzeba spierdalać. Dupczami, kurwa, lec. Spierdalamy, men. Kurwa. Ty, kurwa, pierdalną kółeczkę. To. Co? Ale Antek, ten dom to jest, kurwa, warty jakieś... Na milion dolarów bym go wycenił. Znaczy ten materiał sam sobie jest, wiesz, w środku warty. Wiesz, to jest trudno powiedzieć, bo bardzo dużo kupców jest na niego. To jest problem. Tak. Trzeba cenę oczywiście podnieść, nie? No wiesz, ale ten towar jeszcze, bo to jest dużo towaru, żeby się nie zmarnowało. Nie ma co tanią, bo wiesz. No i no. Jak jest, cholera, nie? Szczerze. Ale czekaj, ja tego auta nie widziałem jeszcze, muszę oglądać, może bym sobie... Pawłowi Rolka to by sprzedać. No właśnie, Paweł Rolka może by to kupił, kurde, wiesz, dobry, co? Poklepiłby coś. A, to tylko cholera jakieś. Ale on jeszcze chyba nieskończony jest, nie? Jakbym wiedział, że Paweł Rolka da nam dobrą cenę za, zobacz, za tą kabinę, to byśmy mu to wysłali, nie? No zgadza, statkiem by popłynęło. No chyba, że na prezent mu to wyślemy, co? O, na urodziny? Żeby się nie wkurwił. To są bardzo pracowici ludzie. Oni właściwie nie muszą tu przychodzić, ale oni przychodzą i pracują. Jeszcze dbają, jeszcze znajdą się tacy, którzy dbają. To jest telefon, budka telefoniczna. Buczta czy... aha. Tak zwany payphone, ale no. Wiesz, trochę jest w tym momencie nieczynny. Nieczynny, co? Aha. No, to nie jest budka telefoniczna. Hej man, idę w dom. A jeszcze... dzisiaj tam pójdziemy na obiad. Prawdopodobnie, no. Na dachu, gdzieś tam na górze. Będziemy filmować syf ten, z góry ten. I będziemy wtedy filmować stamtąd tutaj. No. No wiecie jak pięknie jest. Chodź zobacz.
Tylko się, wiesz, my tam już sprawdzili, tam nie ma nikogo, wiesz? Ja byłem więcej dostał. No łaciaki, ładna ława jest, proszę, widzisz? Ale jaką ma piękną kompozycję, wysuszaną. Ale ja. Zobacz, wszystko jest powieszane, no. tak z gustem, nie? Lustro tak. Ładne. Ja myślę, że to ktoś wykształcą. Zobacz, jakie mają ładne łóżka, chodź coś pokażę. Tu umywalkę mają. Także się. No. Nie chcesz, by do szafek zaglądać. Wizytacja to znaczy, ale ma tu odkryw, czy on tu sika i to ze no, ja nie wiem, wiesz. Słuchajcie, nie. A jaka baba? Zobacz, jakie salony, ty. Ja sobie też taki salon muszę urządzić. Ja ci ten karpie już zwiozę. Ty zobacz, jakie łóżka eleganckie. Popatrz się, jak śpią ładnie, co? Podobają ci się te łóżka, co? Ale kolekcjonuję skrócie do siedzenia. No. Jak ci się łóżka podobają, popatrz. Tu jest nawet dla dziecka, jakby coś tego... Dla dziecka. Patrz, jakie są malowidła na ścianach. Ja ci powiem, że są bardzo dobre malowidła. Bardzo nieźle, nie? Super. Dobra. To jest mój konik, jak mówię, że też dzisiaj wybierałam na historię. Kolekcja. O, basenik na brodzik. Także wiesz, basen do pływania ma też. To jest dom z basenem, co wy chcecie. No. Nawet z dwoma basenami. Gości można przyjmować, bo jest miejsca na tyle. Bądź ile gości, nawet ze 30. Ale instalacja przeciwpożarowa, jest tak wszystko no. Jest tylko jest trochę podnawo, jest ten taki no, trochę przeciąg, ale to wystarczy kilka krzyw zamknąć. Kilka ci. No. Opony nakradli, skurczybyki. No są murzyny. No i jak ci się podoba to mieszkanie? To ja bym się tu decydował zostać, że to wiesz, urządzone mieszkanie, nie jest drogie. O, widzisz, no. Nie wiem jaką cenę ci dać, bo wiesz, znam cię, jesteś znajomy, a wiesz. Ale za tyle co chwilę nie popuści. Za darmo ci nie pozwolę mieszkać, tak no. Myślisz. Zgadza się. Tu, jak, tu jest właśnie tak, że wiesz, tam to jest ładna pogoda, chcesz poleżeć pod gruszą, więc no. Możesz leżeć. Tak. A tu kolegów przyjmujesz na kawę, a nie koleżanki zapraszasz, proszę. Super, proszę państwa. Przecież kurczę, mamy się. Antek chce go sprzedać, przecież niską cenę ci dała, ty nie chcesz kupić? Co? Auto mamy przynajmniej, wiesz, jakieś. Co? Na zimie będziemy w aucie mieszkać. No weź. Gdzie chcesz? Gdzie chcesz? Gdzie chcesz? Gdzie chcesz? Do wozu drabiniastego. Można kupić wszystko, proszę pana. Nie, tu się dobra marnuje. Nie, ale te opony były dobre do mojego auta. No. Jasne. Oczywiście, w Polsce wyjeździłeś się. Ameryka, proszę państwa, jak to wspaniale być w Ameryce. Podziwiać tak się to zwane high life. Powiem, że jest wysoki ten. No tutaj nawet jest, można farbę, wszystko ma. Farbę kupić, wszystko. Co? Materiały budowlane, wszystko. Wszystko do budowy, co potrzeba. Ameryka, ja, I love Ameryka, proszę państwa. Cześć. O, widzisz, już są. No. Tu mieli iść, ty. Chciałeś iść? Ja. Albo dobra, tu.
Tata Tronu. Dobra, jest ok. Szkoda, gdzieś nie przebiłem. A jak co to najwyżej wiesz, wymienimy coś. Dobra, patrzcie. Paweł Rolka to by tutaj dawał. Zjadł za nas. Tak. Dobra, stój tam mamy. Coś tam iść? Ja. Idziemy tam popatrzeć. Może ten, może ten, może ten dom do... Wiesz, może ten dom do sprzedania będzie już. Mam się decydował tu zostać, wiesz. Ja bym go kupił, wiesz. Nie ma się z czego śmiać, to jest bardzo piękny budynek, tylko... trochę opuszczony, może. Ale to wszystkie budynki to czeka, wiesz. Dadzą nam jakąś kosą tu? Co? Nie dadzą nam jakąś kosą? Ja myślę, że wszyscy wyszli teraz. Wyszli na obiad czy na śniadanie do McDonalda? Zdobyć na życie. Ty, a tu była ta... Tu dyskoteki robisz? Tu jest akurat miejsce. Imprezowe. Dyskoteki się robi. Się robi dyskoteki, tylko że na ostatniej troszkę się bili. Ale kurwa kiepy, popatrz. No. Bo tu każdy rzuca kiepy na podłogę, wiesz, i to jest wszystko. I tego. A oponami to wiesz, bawią się nieraz, tańczą jako kółeczka. Może światło bo... Tu jest drzwi takie jak do garażu, to jest wyjście awaryjne, gdyby się coś działo w dyskotece. Tu jest akurat jakiś, wiesz, kącik. Daj mi kamerę. Dobra, spierdalamy. Daj mi kamerę, ja cię tu muszę chwycić. Gdzie, w którym rogu to jest? Jest włączona, tak? Tak, proszę Państwa. Ja myślę, że... Nie pachnie tak perfumami, wiesz? Obrócimy się, żebyś ty był... Czekaj. Staję, żeby światło na ciebie świeciło. Stój. Ja. Powiedz coś teraz do kamery. Co myślisz? Ja tak myślę, wiesz, mam 4 kolumny w Toronto, tu przybyć. Mhm. Ten lokal otworzyć. Wiesz, jakiś biznes rozkręci, no bo wiesz, po co to pracować na kogoś? Dla siebie byś coś zarobił, wiesz, jakieś ponobłyski, to wiesz. Wiesz, dyskoteki, nie wiesz. Ja myślę, wiesz co ja myślę? No. Że chyba ci się w głowie przewróciło. No. Każdemu się przewraca, wiesz, taki dobrobyt. Wiesz, ale to ja myślę, że to z tego pobytu, wiesz, za granicą tyle lat, ja, wiesz. Nie widziałeś domu, rodziny i tak dalej i przewraca ci się w głowie. Ja cię muszę naprawić i przewrócić ci w głowie. Okej? Okay? Dobra. Ja myślę, że teraz jesteś okej. Okay. A tu jakiś, o widzisz, proszę, to była nazwa jakaś, Daka Food? Paweł Rolka to by tu miał ten, no właśnie, biznes by mógł kręcić. O Pontyla. No, nie wiem. Chodź, spadamy sobie. Nie ma co robić, okej, spadamy. Jest ser, może masz rację. Za długo tu nie można siedzieć, bo wiesz... Bo można po prostu nowych kolegów poznać przy okazji. Oj, a ja nie chcę dużo znajomości zawierać.
Mówiłem, że można kolegów spotkać niepotrzebnie. Mafia jakaś, fakiem przyjechała chyba. Także proszę Państwa, policja przyjechała i kazała nam stąd zjeżdżać. Bo mówili, że tu jest niebezpiecznie. Także wiesz, proszę Pana, Antek zdecydował się odjechać. Rzeczywiście tu jest niebezpiecznie. Dlaczego tu szukać guza chyba? Ja! Wiesz co to było? No? Wiesz co to było? Italiano? Co? Italiano? Oni właściwie... Co? Jadą może na jakieś porachunki. No chyba tak. Tam się spotkać. Więc jedźmy, bo mogą się za chwilę zacząć strzelać. Tak. Czyli proszę Państwa, to nie była policja, tylko jakieś Vittorio z mafii chyba, Italiano. Capo di tutti capi. Ja. Także ja tu bym mógł zostać i spędzić to, wiesz, każdej zakamarki bym filmował jakiś, wiesz. Ty, dobry telewizor jest, zobacz. Podajmy i zbywamy stąd, co? Okej. Okay. Kurwa, jakie dziury, proszę Państwa. O, fuck, żebym się uderzył. Dobrze ci się stało. Fuck. Bardzo dobrze. Odpadł. Dość na dzisiaj śmieci. O, ty, a to bym sobie wziął do domu, ten gdzieś taki. To jest, proszę Państwa, Ameryka, to wiesz. Kosz. Dwa budynki białe. Kurwa, jak śmierdzi, ty. Tak jakby się, kurwa, koty żnapły, albo małpy. Chyba się małpy żnęły, to mówię. Gdzie ty chcesz? Tak śmierdzi, jakby się małpy żnęły. No, ja mam szok. Tak, to jest właśnie to, co ja lubię w Ameryce, proszę Państwa. Stelida, proszę Państwa. Już materace z powietrza, proszę Państwa. To jest właśnie to. Hey man, może nie poszli na McDonald's chyba na jedzenie. Znaczy nie poszli do koszu szukać. O, widzisz? Nie pada policjanta. O, podpiera to supa i na pracy jest, co? Tam wiesz, to na tym. Można na każdym rogu policjanta spotkać. Filmują. Nie robię, to są tylko statuły. Statuły. No ale wiesz, o, tu men idzie w basket grać. Hej men, proszę Państwa. Ameryka! This is Ameryka, proszę Państwa! Nie wieje ci tam? Ty, wiesz co, Antek, ja tak myślę, ja tą kasetę wydam po prostu i będziemy sprzedawać, wiesz. Po co ty myślisz, pieniądze zrobimy, wiesz. Będziemy sprzedawać kasetę w Polsce. Co mówiłaś? Nie da, tam gdzie nie trzeba. O, hej man, kurde, wylecę z tego auta zaraz. Zapierdolili koła. Człowieku, bo mi się tu zabijałem. O, boj się. Kurde, ja się zabiję z tą kamerą, chłopie. Sorry jest. Koła odlecą. Co chcesz? Jest
taka dosyć przystojna dzielnica. No, ładne, tak widzimy. Tu bogaci mieszkają, co? Rzeczy takie. Przepierone. Czumniki? Kurde, z wszystkich na sobie. Koła oczywiście.